Witam was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku. Jesteśmy na kolejnej, miałem powiedzieć Trzebieża, ale jesteśmy na kolejnym Zrębie. Tymczasem Zrąb jest blisko miasta, także podejrzewam, że będzie wesoło. Jeżeli ktoś tutaj dowie się o tym, to podejrzewam, że tutaj będzie grubo. Natomiast tworzę sobie na ten temat taki dłuższy film, żeby tutaj ludzie mnie troszkę zrozumieli, żeby wiedzieli, o co chodzi. Ten zrąb, powiem wam, że ma być wykonany dosyć szybko i też szybko dosyć odnowiony. Zobaczymy, jak to mojemu leśniczemu pójdzie, bo plan, nie ukrywam, ma kurczę ambitny. Ja tam trzymam za niego kciuki, myślę, że mu pójdzie dobrze. I słuchajcie, ten las, powiecie, ej gościu, ale to jest młode. To nie jest młody las, słuchajcie, ten las ma, żeby was nie skłamać, 119 lat. Także sami widzicie, jest grubo, przeciętna sztuka, cyk, 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 złapiemy, zobaczymy. Oczywiście zdarzają się grubsze, natomiast takich będzie większość. Ile? 22 cm. Jasny gwint. Ale potwór. Ale potwór. No i co? Robimy sobie kłodę czwórkę i robimy tutaj... A, wszystko w jedno idzie chyba. Aha, zapomniałem. Właśnie nie pamiętam. Dobra, a i tak to dzielę, a chyba niepotrzebnie. To chyba idzie AIP razem. No ale dobra. O, tak to będziemy robić. Słuchajcie, no ogólnie powierzchnia jest bez szału. Te brzydsze czubki sobie zostawiam. Nie będę się tu męczył. Nie mam zamiaru. Tutaj Tomek będzie musiał mi pomóc, będzie musiał mi to Tomek trochę obrobić, no bo tutaj powiem wam, żebym miał trochę męczarni. Ogólnie cienkie zręby są fajne, ja nie mówię, że coś jest złego, natomiast no kijowo jest, w sumie nie jest kijowo. Właśnie jeżeli nie robimy tartaków, nie robimy kłody, to nie ma tragedii dla nas, na katalogu jest to troszkę lepsze, natomiast no jak za te stawki, wiecie co, no to powinny być te lasy troszkę grubsze, ale nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, słuchajcie, tutaj musimy tempo włączyć, żeby szybko to wyciąć i szybko stąd pojechać, żeby nas tu po prostu nie było. Żeby nas tu nie było, słuchajcie, maszynę trzeba schować, maszyny trzeba chować na działkę, żeby tutaj nikt nam się do niej nie przykuł, ale myślę, że nie będzie tak źle. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ach. Tutaj już jeden pan był mnie odwiedzić, już chciał ze mną porozmawiać, a co my tu będziemy budować? Ja mówię mu, że nic, że będziemy sadzić nowy las. Mówi, a no to dobrze, dobrze, bo ten las, mówi, już tu brzydki. I pan też starszy i w sumie zawsze mu powiedział to samo, co moja babcia. Jak moja babcia chodziła do pracy, tam do tego budynku prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę. A to jest taka myfana, tak zwana. Tutaj była, kurczę, by za was nie skłamać, produkcja naczyń. Jeśli dobrze pamiętam, produkcja garnków emaliowanych. O, chyba tak to ładnie powiedziałem. No i tutaj właśnie ten las, powiem wam, że od pewnego czasu wygląda tak samo. Wygląda tak samo, on się nie zmienia, on jest brzydki, on jest jaki jest. I po prostu przyszedł na niego czas. W to miejsce będziemy sadzić dęby. Także myślę, że te dęby, słuchajcie, już tutaj super, dobrze jest to wymyślone. Podejrzewam, że w sumie nie wiem, czy tutaj miejsce, lokalizacja, że blisko miasta miała też jakiś wpływ. Natomiast uważam, że dobry pomysł, bo te dęby się posadzi i kupę lat będzie spokoju. Ludzie się nie będą tutaj na nas wyzywać. Zresztą to już gdzie tam to już mi już to nie będzie tutaj jakby dane. Jedynie pielęgnacje jakieś mniejsze, no to pewnie tak. Natomiast wiecie co, jakieś tam już cięcia, no to nie za mojej kadencji, już nie za mojego życia, niestety. No niestety, natomiast dla przodków? Nie, no dla przyszłych pokoleń zostawimy ślad, także oni niech będą zadowoleni. I co, no las standardowy, to samo co u mnie zawsze, czyli krzywe dziadostwo. Ale czy będę narzekał? No nie, słuchajcie, jest git, jest fajnie, fajnie się tu tnie. Oczywiście tutaj są dwa gniazda i tamto drugie gniazdo będzie znacznie gorsze, to już usłyszałem, nie tylko od leśniczego, ale też od mojego Tomka, od pilarza, który tutaj podszyd wycinał. Też tutaj też wam powiem, że nie próżnowałem i na początku, a jak zaczynaliśmy pracę, to też tutaj trochę podszytu wycinałem, bo to miała być nasza pierwsza robota w ogóle w 2024 roku, ale przepraszam was, musiałem sobie odkaszlać, ale że sytuacja się szybko zmieniła, także sytuacja się tutaj troszkę pozmieniała. Dobra, odetniemy sobie taki opał, puść mnie, odetniemy sobie tu opał, lecimy dalej. I jedyne co wam powiem też najgorsze, teraz jak właśnie przyjechaliśmy sobie rano maszyną, potem przyjechałem tutaj na miejsce swoim autem z kodziną moją bojową czerwoną i tak mówię, kuźwa maj, trochę mnie widać, że tu się robi światło i to nie jest nic dobrego, niestety, nie jest nic dobrego. Pójdzie? Idź, gadzie, gitara. I powiem wam, że same takie, kurcze, trochę te kijowe wycinki mi się teraz trafiają, bo zaraz jedziemy też na Trzebież, blisko właśnie miasta, także no tutaj, o kurcze, ale ja pniaka zrobiłem, poczekajcie, już go skrócimy, bo wstyd, wiocha jak jasny gwint, kolego. Ach, pach, kolego, nie szalej, proszę cię, nie szalej. Wyzerowałem sobie licznik, jestem ciekawy, właśnie muszę posprawdzać tutaj ten mój licznik, jak on tutaj pokazuje, czy coś mnie chociaż troszkę będzie dobrze pokazywał masę, jaką pozyskuję, bo no u mnie średnio to pokazuje, nie ukrywam, że jakoś nie przywiązywałem uwagi za bardzo do tego, żeby go tutaj, wiecie co, dobrze poustawiać, bo w zasadzie, no cóż mogę powiedzieć, drewna i tak jest tyle, ile jest na stosie, nikt mi tutaj jakby tego nie dołoży, nikt mi więcej nie da, co najwyżej mogą mi jeszcze odłożyć, żeby było jeszcze mniej, także no co zrobić, ale właśnie teraz sobie sprawdzę i będę gdzieś tam próbował, nie, trochę za krótki wyszedł, no dobra, to tam Przemek go odłoży. Przemek, wybacz mi kolego, ale wiesz jakie jest życie, szef musi metry robić, a potem mówić na ciebie, że wolno zrywasz. To sobie patrzcie, odstawimy sobie to tutaj, pyk, ajajaj, podeszły mi gałęzie jak... jak listonosz poręcie, nie wiem, tak mi się zachciało zrymować, czemu tak? Nie wiem, nie pytajcie, przepraszam, jeżeli ktoś jest listonoszem, bardzo was lubię, chociaż nie lubię was za to, że zawsze zostawiacie mi awizo, nawet jak jestem w domu. No i co, rypnie? Uźmie? Dobrze, zostaw mi gadzie. I powiem wam, że... że pamiętam to drugie gniazdo, bo wczoraj jeszcze przyjechałem sobie tutaj autem to obejrzeć i tak właśnie też popatrzyłem, no mówię, no jasny gwint, no racja, jest jednak trochę brzydkie, jest trochę paskudne dziadostwo, i tak się podciągnąłem, a mnie tu chciało przeważyć też, kurczę, tam jakieś rury były, tam będziemy musieli sobie to podpatrzeć i brzydko sobie pojechałem, patrzcie, my tu opaski idą bardziej w tą stronę, także musimy tutaj troszkę sobie skręcić. No i co, jak to obrobimy? A no normalnie, no bo jak? Tak zrobimy, ciach, później gadzie. Pyk. Jest, baja. To może już damy obok, to już chyba będzie do opału. To jest szmelc. Ajajaj, chodź tu. Pyk. Opał. Będzie też opał. Tak mi się wydaje. I tyle. i tu już nic, i tu zaczynamy skręcać. Musimy tutaj sobie podjechać do tej strony. Natomiast tutaj widzicie dużo stosu. Wszystko praktycznie idzie w jedną kubkę, ale to dobrze, dla nas to nie jest źle, dla nas to, słuchajcie, nie jest żaden problem. Także dla nas to nawet lepiej, bo nie ma sortowania, także super. Świetna sprawa. Szybciej tutaj pójdzie to w miarę zgrabnie, w miarę sympatycznie, przynajmniej mam taką nadzieję. I słuchajcie, jestem tutaj szatanem prędkości, zamierzam tutaj ciąć tak szybko, jak się da. Dzisiaj też jadę tutaj z rodziną, dzisiaj na koncert zabrali mnie, kurczę, dałem się wrobić, powiem wam, że nie wiem, jak to pójdzie, jak to będzie, ale dobra, no przyznam wam się, no na koncert w Sanach jadę, jasny gwint. Popatrzcie, jaka piękna sztuka, znowu fajnie, 4 czubki, coś pięknego, 4 czubki, 5 w kabinie, 5 w kabinie. Tu pach, tu muszę jakoś pomyśleć, jak tu, w sumie nie wiem, powiem wam, że gniazda takie to rzadko robiłem, tak naprawdę nie wiem, jak tu zawracać potem, co i jak, nie wiem. Tu wyjdzie z tego kłoda, kurde mać, w sumie tą D może się zrobi. No i co, pójdziesz? Gadzie jeden? Poszedłeś, draniu. No, wybierz mi wymiar. Dobra, 2,46 może być. Mam nadzieję, że mnie tu nie oszukałeś i nie było 2,44. Ale... Ojenny, chodź tu. Ale kaszkadan krzywy. Gitara. Jedziemy dalej. Jeny, już mnie tu ludzie zaczynają widzieć. Widzą mnie. Oni mnie widzą. Oni mnie zaczną kamerować. Oni zaczną krzyczeć i mówić, że jestem zły. Jasny gwint. Szanse na znalezienie. Ojen, pękło mi tam. Dobra, może mi to pójdzie tak. Dobrze. Szanse na znalezienie miłości mego życia przy złej opinii publicznej już po prostu sięga chyba tutaj dna. Ale no, może nie będzie tak źle. Tu już kłody, panie leśniczy, z tego nie zrobię. Sam pan widzi, nie mam jak. Tutaj już było krzywe. Szanowny panie. Kurde, umówiłem się dzisiaj z leśniczym. Wstyd trochę, umówiłem się na 7, przyjechałem na 8:15. Trochę leśniczy był na mnie zły, ale powiem wam, że tą gadziną się tak wolno jedzie i tak źle. No muszę musowo wymienić te koła pod kabiną, bo kurde mać, powiem wam, że ciężka sprawa. Tak mnie telepie w tej kabinie, po prostu czuję się jak na jakimś roller coasterze i to jakbym był gdzieś, kurczę mać, wiecie. O, patrzcie, jakbym to uciął w sumie tu. O, nie będzie źle. Baja, to mamy tu, to mamy tam. No, idź pierniku. Gitara. Jedziemy dalej. No, tu musimy zakręcić oczywiście, no ale to za chwilę, na spokojnie. I co pierwsze? A, tu jest też sztuka, ale najpierw zrobimy sobie ciebie. No i co? No sztukę 19 cm, no to tniemy w stos. Ty tu jest syf. Tu już widzicie, że na 5 metrach miała 15 cm, także nie było sensu kłody robić, bo już takich witek nie będziemy tu robić. No tutaj odbiorcy nie byli jacyś bardzo źli, natomiast ile jest? 20. Dobra, zróbmy tą kłodę, nie? No wychodzi 17. Pyk. Sobie trochę. Aj. Ajajajajaj. Powiem wam, że też tak tutaj, że będą sadzone te dęby i od razu, to w takim miejscu, w którym obecnie to robimy, jest dobrze. Uważam, że jest fajnie. Fajnie, że to szybko będzie posadzone. Tylko że jednego żałuję. Był pomysł, o takim czymś słyszałem, że nadleśnictwo miało robić takie, wiecie, kartki, tudzież po prostu, żeby informować ludzi wcześniej, co będziemy tu robić i dlaczego. I po prostu w takim miejscu, jak teraz jesteśmy, po prostu gdzieś tam w miejscu, w którym jest widoczne, moglibyście podejść, byłaby taka mapka i byłoby tam napisane: w tym miejscu będziemy wycinać las, ponieważ uzyskał on swój wiek rębności już dawno, ma 120 lat, jest stary i po prostu będziemy sadzić nowy, jeszcze dęby. Też jakbyśmy powiedzieli, że dęby, no to wiecie, myślę, że ludzie też by byli zadowoleni, powiedzą: o, dęby, elegancko. No i wtedy myślę, że byłoby też fajniej, bo często ludzie po prostu nie wiedzą, po co jest to wycinane. Mianowicie, wiecie co, kiedyś, chyba wam to opowiadałem już nie raz, ale są też coraz to nowi widzowie, także opowiem jeszcze raz. Mianowicie w pewnym miejscu kiedyś wycinaliśmy las i przyszła do nas taka pani i mówi: panowie, czy macie numer do tego dewelopera, który tu będzie budował mieszkania? Ja mówię: ale tu nie będzie żadnych mieszkań, tylko będziemy sadzić nowy las. A on mówi: o, to mnie koleżanka okłamała. No i właśnie niestety takie mylne jakieś takie informacje czasami idą, robią się problemy, robią się sprzeczki i w sumie jest to potrzebne nie wiem komu, nikomu, po prostu nikomu. I tak naprawdę na tych grupach społecznościowych tak samo mogło być to po prostu gdzieś tam rozesłane, powiedziane. Myślę, że byłoby to bardzo dobrą opcją. Natomiast no dlaczego Lasy Państwowe nie chcą? Nie wiem. Choć się domyślam, wiecie co, no jak siedzicie w biurze, to jest wygodnie, prawda? Nie ma się czym przejmować. O kurde, to jest trochę już krzywe bardzo, ale zobaczymy, no może w D pójdzie. Dobra. W zasadzie tutaj kawałek dalej mógłbym tu jeszcze, patrzcie, uciąć. Dobra, trochę skrzywiłem, nic nie szkodzi. Ja już tutaj mam manię odwracania się i spoglądania, czy mnie obserwują. Ja się zawsze stresuję, znaczy wiecie co, stresuję się najbardziej o maszynę. Tutaj co prawda tutaj wierzę, że ludzie nie są aż tacy głupi, żeby gdzieś tam, wiecie co, coś mi zrobić z maszyną. No i też w zasadzie, nie wiem w sumie, bo często właśnie w ludzkość wierzyłem, potem coś zobaczyłem i już wierzyć przestałem. Także ja już w sumie tutaj też się nie wypowiadam w sumie, bo nie wiem. Ludzie są tak naprawdę zdolni. O kurde, jak my tu majko, jasny gwint. A no tak, bo patrzcie, koła mamy tutaj z boku. No to jest jak jest. Jest dosyć. Dobra. Pyk. I mamy to. Weźmiemy sobie tą moją. O jeny, jeszcze gorzej wam zrobiłem. Myślę, że teraz to już nic nie widzicie kompletnie. Takie, żeby sztuki były. Patrzcie, to jest coś pięknego. Tylko że jak macie takie sztuki, zawsze nisko, bo jak macie jeszcze czubek, to czubek wam trochę amortyzuje, a jak nie macie czubka, tak samo czasami jak macie suszki jakieś, to tak samo, lepiej, słuchajcie, ją albo niziutko na ziemię, albo ją po prostu puścić, bo no bo po prostu, no szkoda żurawia, słuchajcie, to jednak ma jakieś tam też swoje, wiecie, no wiecie co wam chciałem powiedzieć, nie ma co tak mocno nadwyrężać. Też nie wiem, czy wam mówiłem, czemu nie mam tej osłony, chyba mówiłem w mówiłem wam to chyba, dobra, musiałem wymienić baterię, jesteśmy z powrotem. Mówiłem wam to chyba na poprzedniej Trzebieży, z której uciekliśmy, bo nas nie chcieli. Chcieli nam kropek ładnych porobić, to sobie wrócimy i jak kropki nam porobią, no i jak będzie powierzchnia zarośnięta pewnie cała jakimś buchszpanem, kuźwa mać, jakimś dziadostwem. No i co? No i nic tutaj nie zrobimy, słuchajcie, cofamy się. Cofamy się, moi mili. Będziemy tutaj się znowu męczyć. No już takie coś to się troszkę się pomęczę, bo myślę, że tutaj, słuchajcie, dam sobie z tym jakoś radę. Przynajmniej taka moja nadzieja. A jak to mówią, nadzieja potrafi czynić cuda. Czy to do opału? Kurczę mać, nie wiem, ale go położę. W sumie nie wiem, czy to jest opał, czy nie opał. Dobra, pyk. Pyk. Dobra, jeden kawałek mam. Tu. Chodź, tu. Mam cię chyba. O nie, to będzie P. To nie muszę dawać do opału. Aś, ty gadzie, ty chciałeś przeskoczyć, co? A, no i tyle by to było. Idziemy dalej. Ja już sobie tutaj powoli skręcam. Tutaj zobaczcie, że mamy ten nasz zakręt. Także jak to robimy? No tak to robimy. Kurczę mać, czy wy w ogóle będziecie chętnie oglądać ten odcinek z taką brudną szybą i brzydką? Nie wiem, nie wiem wam powiem, przepraszam was. No muszę tą wycieraczkę wymienić. No jest tragiczna, przyznaję. Po prostu, kurczę mać, troszkę za mocno. Tutaj ona właśnie to rozciera, najwyżej zaraz wyjdę i... Ale nie, no słuchajcie, czujcie się jak ja. A tu też mam, kurde mać, brzydko to. 20, robimy kłodę. Robimy. Czaki. Dobra, nie układam tego znowu jakoś bardzo źle, tak spojrzałem się teraz za siebie. To sobie już damy tutaj obok do tego, zobaczcie sami, nie ma tragedii, myślę, że widać gdzie jest to, myślę, że widać gdzie jest reszta, niech nie narzekają, prawda? Dobra, jedziemy tutaj, skokoć tu gacie, jeden, ach ty pierunie jasny. Dobra, i tu co? Tu już nawracam, ale jak będę nawracał? No jak będę nawracał, sobie od razu te wycinamy, słuchajcie. Jedziemy tu na grubo. No i co, damy radę je tu dołożyć? Damy, no pewnie, że damy. Ach. Chodź tu, pierniku. Och, ty łobuzie. Mamy jeszcze tą, tamtych już nie sięgnę. I teraz w sumie nie wiem jak powinienem jechać. Tutaj po tej ścianie lasu, no chyba tak. Chyba sobie po linii tam przejedziemy. Powiem wam, że to jest chyba pierwsze gniazdo takie, które wycinam, takie okrągłe harwesterem. Nie wiem za bardzo jak tu powinienem jechać, ale no chyba po granicy najpierw, po granicy, a potem chyba po prostu jechać tam gdzie trzeba, czyli jakby tam gdzie jest reszta, ale w sumie nie wiem, w zasadzie wychodzi na to, że jeżeli ja tutaj objadę te boki, w sumie tutaj tyle tego zostanie, co nic. Dobrze by tak było. Jakby tak to właśnie wyglądało. Natomiast czy tak to będzie wyglądać? No nie mam bladego pojęcia. Tutaj kurczę mać takie witki w zasadzie, tutaj też jest ciężko cokolwiek z tego zrobić. Patrzcie, to jest szmelc. Co ja mam z tego zrobić? Dobra, no zrobię takie coś. Patrzcie, tutaj mnie już ludzie widzą. No już mnie ludzie dojeżdżać na grupie. Podejrzewam, na grupie Myszkowa zrobi się ciepło. Znowu tam pewien pan mnie dojedzie, że my tylko tniemy, bo ja na tym się dorabiam. Bo to po prostu interes życia jest. No oczywiście, że tak, no interes życia każdego innego. No. Nie uważam, że robię coś niemoralnego. Czułbym się źle, jakbym, nie wiem, handlował ludzkimi organami, które bym wycinał na dworcach kolejowych po ciemku. O, no to bym się wstydził, to bym się bał, że się będę palił w piekle. A tak? Jak ja tutaj jestem ekspertem od drewna, to wiem, że ja będę w piekle, ale będę rozpalał ogień, żebyście się mieli jak kąpać w tym kotle. No, także jak widzicie, człowiek ma kurczę mać trochę lat na karku, ale łeb dalej jest jaki był. Także mam nadzieję, że nikogo z was tutaj nie zawiodłem, że wymyśleliście, że jestem jakimś poważnym typem, a tu w rzeczywistości jestem jakimś odklejeńcem. Nie, no ja mam po prostu taki, wiecie, tak powiem, wesoły vibe. Szczególnie jak mi się dobrze tnie, a tu mi się dobrze tnie. Czuję, że idą metry, czuję, że 10 metrów już uciąłem. I kurczę, jakbym dzisiaj nie jechał na ten koncert, to powiem wam szczerze, że ja bym to dzisiaj skończył. Bez kitu. Włączyłbym lampy, ja bym to opierniczył. Co prawda mam jeszcze 6 godzin do 16:00 i jestem ciekawy, jak mi to pójdzie. Natomiast no, na tym drugim gnieździe to już jest tragedia, drzewo. Jest już mega krzywe, mega brzydkie. Ja zresztą pokażę wam. Także... No zobaczymy jak to będzie szło, czy tego dorwiemy. Kurczę mać, powiem wam, że dobrze by było, ale najpierw sobie jeszcze weźmiemy te tutaj liściaki, bydlaki. To zrobimy jeden, jeszcze drugi. Zostaw mnie. Trzymać, powiem wam, że już się zrobiła dziura za nami. Powiem wam, że to idzie. Idzie to jak wściekłe. Nie wiem ile już. No chociaż takie sztuki, żeby były. Patrzcie, no takie to są już ładne. Takie to już tam z te 0,7 kubika powinna mieć, podejrzewam. 27 cm. Zrobimy tak, jedną czwóreczkę. No drugą czwóreczkę zrobimy. Tu już nie zrobimy czwóreczki, bo zobaczcie, że tu już jest brzydkie, już jest krzywe. Także zrobimy 2,5. Jedziemy dalej. Dobra, to już nie odcinam, Tomek to mi odetnie. Patrzę, czy przed sobą nic nie mam. Nie mam. Ciach. Tutaj mamy. To tniemy najpierw tego. Patrzcie, jaki kaban. Pyk. Jazda! Chodź tu, gadzie. No i co, 23 kłoda? Dobra, zrobimy jedną. Ciach. Dobra, w P to może być. Okej, to poleci tu, najpierw ścinam tego. Ach, ty gadzie. Dobra, to weźmiemy tu, lekko cofniemy, nikt jeszcze z transparentami nie przyszedł, to tniemy, póki nie widzą, Najlepszym byłoby też faktem, żeby dookoła lasu tutaj rozstawić jakąś balustradę, żeby nikt nie widział, co się tu dzieje. Jasny gwint, bo tutaj po prostu jak przyjdzie złość, to znienacka. Jak nas tutaj dorwie, to tu się będzie działo. Będzie się działo. Pyk, pyk. Dobra, mam tylko nadzieję, że tutaj nikt nie śpi, nikogo tutaj nie ma. No tutaj wiecie, tak odważnie tnę, ale w sumie muszę tutaj patrzeć, bo tutaj jest też tak, ścieżka jest dla ludzi. Tutaj ludzie spacerują, znaczy nie spacerują, tylko po prostu mają skrót między jednym, między tam do pracy jak sobie chodzą ludzie. Także tam mają taki skrót. Patrzcie, tutaj jest ta sztuka, weźmiemy ją, zdejmiemy. I ona możliwe, że jest jeszcze nawet zdrowa. Nie jest zdrowa, łamie się, już słyszałem, nie wiem czy to słyszeliście też, albo takie. Także taki znak nic dobrego nie daje. Nie proście, żebym wam jeszcze raz powiedział, żebym jeszcze raz wam naśladował, jak to brzmi. A jeszcze raz powiem, nie da się. No, polecisz mi? Dobrze, pewnie, że mi poleci. Elegancko poleciało jeszcze tutaj. Dobra. Utnijmy jeden kawałek, 2,5, żeby tutaj leśniczy nie mówił, że oderwałem. Kto będzie chciał, to zauważy, a kto będzie chciał, to mnie podpierniczy. Natomiast nie uważam, żebym tu jakoś, mimo wszystko, no nie zrobił już tutaj kłody. Zobaczcie, nie wychodzi. Wychodzi syf. Patrzcie sobie, chycę, no, tu, o. Pyk, 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 cyk, 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 cyk. Kurczaki. Musiałem sobie ręcznie wybrać, bo nie chciało mi pomóc. Nie chciało mi pomóc. I tak naprawdę wam powiem, że jak mam tamte sztuki, to nie wiem czy nie muszę korzystać sobie z wysięgu. I tak będziemy robić. Będziemy robić na pełnym zakresie, żeby jak najwięcej tutaj dotargać w jedno miejsce, żeby zrywka też tutaj fajnie szybko poszła. Nie łudzę się, że i tak pójdzie szybko, bo zrywka idzie pięknie. Po prostu mój operator to jest wyższa liga operatorstwa. Bardzo dobrze to wszystko robię, jestem z niego bardzo zadowolony. Przemek, pozdrawiam się serdecznie, jeśli oglądasz. Ogólnie ja to jestem z całej firmy zadowolony. Powiem wam, że podstawą sukcesu firmy są dobrzy ludzie dookoła. No po prostu to Muziuna Spilarz to samo. Powiem wam, że ile razy jakieś ciężkie były roboty do zrobienia, które wykonywaliśmy też razem. Słuchajcie, kiedyś to normalnie jak zrywaliśmy taką sos olchową powierzchnię, słuchajcie, to był koniec roku, było bardzo mokro, nacięła inna firma, a my mieliśmy podjąć się zrywki, no i my to zrywaliśmy potem. Jak przyszły roztopy jakieś w grudniu, jak przyszedł deszcz, powiem wam, że po prostu wchodziliśmy, w sumie ja wtedy zrywałem przyczepą, także ja nie wchodziłem, ale razem mój tato z Tomkiem właśnie, słuchajcie, gumowce i w to błoto wszystko wchodzili i na linię od wyciągarki po prostu to wszystko, wiecie co, kładli i wyciągali. Także no, powiem wam, że naprawdę nie każdy by się tutaj podjął tak ciężkiej pracy. Także Tomek tutaj też potęga. Widzę tutaj, że przyjechał mój podleśniczy. Podleśniczy tutaj, patrzcie jaką furę ma. Jedzie. Zielonym. Tutaj. O, chodź tu. To tu ktoś mi przyszedł. O! Żeby obrócić. Pyk, pyk. Tutaj może podleśniczy przyjechał mnie bronić. Powinien sobie jakieś kurcze ma, nie wiem, widły zabrać, jakieś coś, żeby tu w razie czego po prostu mnie bronić, odstraszać ludzi, żeby tu nie podchodzili do mnie. Dobra. Dobra, i tu musimy zobaczyć. Przejedziemy tak. Odetniemy. Pyk, pyk, pyk. Chwycimy. No, ty gadzie. Nikt do mnie nie idzie, na razie nikt nie idzie, to czaskamy, czaskamy, bierzemy tego, patrzcie, tego bydlaka, chodź tu i kurczę, musimy uciekać głębiej w las, żeby tu mnie kuźwa nie widzieli przy tej drodze. Też na kabinie sobie powinienem napisać, oglądaj mnie na YouTube, może bym kurczę teraz jakichś hejterów połapał. Bo na razie ci hejterzy bardzo, bardzo słabych lotów są. Mianowicie jak gdzieś tam coś hejtują, to w stylu, ale ty niszczysz las. No i wejdę w dyskusję, nic więcej nie powiedzą. No to kuźwa mać. No troszkę mało mają do powiedzenia. Ja tutaj merytorycznie chętnie z kimś porozmawiam. Jeżeli ktoś jest tutaj przeciwnikiem, niech śmiało się ujawni, pokaż swoją twarz, hejterze. Się tutaj możemy umówić. Nawet na kawkę, na herbatkę. Tutaj w mojej kabinie jak ktoś to zaprasza, może przyjechać, pogadamy. Przy okazji pokażę, jak fajnie wycinamy lasy. A może i nawet tym żurawiem dał pomachać tu gdzieś trochę. Nie, nie daję, powiem wam, że boję się, to jest, wiecie co, pierniczy. Odpowiadam za ten sprzęt. Tutaj muszę, wiecie co, muszę być ostrożnym, bo to właśnie też jak mam jakiegoś kolegę, którego dobrze znam, no to wiecie co, wiem kim jest, gdzieś tam się znamy, to wiadomo, że gdzieś tam mu poruszać tym tutaj, żurawiem, żebyście nie pomyśleli o jakichś głupotach. No wiadomo dam, no bo wiem, że mi nic złego nie zrobi, ale jak przyjeżdża do mnie jakaś obca osoba, no to się też boję, no wiecie jak jest, no myślę, że nie jestem tutaj odrealniony. I tutaj jak